Witam serdecznie na otwarciu nowo wybudowanej obory, wyposażonej m.in. w karuzelę, auto, rotor, performer, 36 stanowisk udojowych systemem Apollo, schładzalnik mleka Kikul, innowacyjne centrum zarządzania gnojownicą, robota do podgarniania paszy FR1, robota do czyszczenia odchodów SR1, nowoczesny system wykrywania ruin Cow Scout, automatyczny naganiacz krów z funkcją usuwania odchodów Cow Mango. Gratulujemy tak danej inwestycji. Proszę powiedzieć, w jaki sposób rodziła się ta idea wybudowania bardzo dużej obory? No, dziękuję bardzo za gratulacje. Obora rodziła się w głowie, w planach. Mieliśmy bardzo dużo. Długo się rodziła, bo skończyłem technikum. Rodzice popatrzyli się, że mam chęć, mam zainteresowania. Ja też to czułem. No, od pory, kiedy skończyłem technikum, była ta myśl o wybudowaniu obory. Obora powstawała, no, można powiedzieć, że długo, bo 2 lata, ale jest potężnym budynkiem, potężnym obiektem. Tu jest 80 ary prawie pod dachem, to są dwa budynki. Jest budynek dla krów mlecznych o 330 paru legowiskach na samych krów mlecznych. Wszystkich krów tutaj można pomieścić ponad 400. A cała obora z młodzieżą może pomieścić ponad 700 krów. Zastosowana jest tutaj karuzela, system udojowy karuzeli firmy GEA. Na 36 legowisk dojnych, stanowisk dojnych, na raz mogło się doić 36 sztuk. Zastosowany poganiacz, dzięki któremu usprawni nam to dojenie, że krowy będą na bieżąco podchodziły do doju. No co tutaj więcej, no, obiekt jest nowoczesny, wszechstronny, wentylacja jest na wysokim poziomie, wloty powietrza, mieszadła powietrza, legowiska są też z firmy GEA, wybudował ją Tomasz Ladziński. Nie boi się pan takiej wielkiej inwestycji na te czasy, które są, niektórzy określają jako czasy niepewne, jeżeli chodzi o producentów mlecznych? No, sytuacja na rynku jest nieciekawa zbytnio, ale trzeba kryzys wytrwać, trzeba pięść zacisnąć i żyć dalej. A kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak podobno mówią. My się już jakieś doświadczenie mamy, nie jestem sam, mam wsparcie w rodzicach, mam wsparcie w żonie. No, strach zawsze pozostaje, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie się dobrze jakoś kręciło.